Agenci z rzeszowskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali Bogusława P. Jest to były szef biura poselskiego Jana B. Według ustaleń naszych śledczych mężczyzna przyjął zobowiązanie przyjęcia łapówki sięgającej 1 000 000 zł. W konsekwencji wziął 700 000 zł tejże łapówki w zamian za pośrednictwo w nawiązaniu preferencyjnych stosunków handlowych między swoją firmą a jedną ze spółek Skarbu Państwa.